Na pewno przegraliśmy 4-0. Nie tak sobie to zapowiadaliśmy przed meczem, bo chcieliśmy tutaj powalczyć o punkty, ale Pogoń w pierwszej połowie nas, można powiedzieć, dostaliśmy 4 takie dzwony, że już ciężko nam się było podnieść. No tak, też można powiedzieć, że tam 4 bramki z kontry, jeszcze do tego czerwona kartka, Adrian Klepczyński dostał, moim zdaniem nie powinno być, tak z tego co słyszałem, ale stało się. Wiedzieliśmy, że oni grają z kontry, ale nie wiem co się stało, że po prostu, że takie bramki straciliśmy. Na pewno chcieliśmy spróbować coś strzelić, a oni kontrowali nas. No nie wiem, no na pewno już druga połowa to była typowa defensywa. Nie chcieliśmy stracić więcej bramek. No i chcieliśmy też kontrować w tej drugiej połowie, ale na pewno jedyny pozytyw tego meczu to jest, że nie straciliśmy w drugiej połowie bramki, bo graliśmy z całą drugą połowę w dziesiątkę. Na pewno to też dużo pomaga. Ja był u nas w Piaście, na pewno znał chłopaków, można powiedzieć, na wylot i wiedział, znał dobre i słabe strony każdego zawodnika, więc myślę, że to dużo pomaga takiemu zawodnikowi. Na pewno teraz każdy mecz to jest nóż na gardle, przyjeżdża do nas Jagiellonia Białystok i no musimy po prostu wygrać ten mecz i po prostu zmazać tą plamę ze Szczecina. Jeśli wygramy, to mam nadzieję, że wszystko wróci na dobre tory.